Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj jesteśmy na Małej Szwecji. Teraz tak, Kalecik de Greita. Punkt 9, punkt 10, zobaczcie jakie skupiska ryb. Przysłowiowa mucha nakarmia. Gotowa. Zestaw wywiozłem. No i co? Będziemy teraz czekać na kolejne branie. O kurczę. Dobra, idę, bo sobie kawkę miałem zrobić. Pokażę wam, jak fajnie ta papka się zachowuje. Takie haczyki używam do ziga. Relacja udostępniona. Wszyscy nowi widzowie, słuchajcie, jak oglądacie, kliknijcie subskrypcję, będę wdzięczny, dajcie łapkę w górę. I oczywiście starzy, którzy jesteście, łapka, jeśli można. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj jesteśmy na Małej Szwecji. Pojechałem na jednodniową taką, powiedzmy, zasiadkę. Jest niedziela, Kasia mnie puściła, bo za tydzień jedziemy na pięciodniowy wypad, także fajnie udało się, z tym, że wczoraj wszystko fajnie, pięknie, cały tydzień pogoda, a dzisiaj 15 stopni i wiatr dość mocny. Nie wiem, czy to widać za mną, później wam pokażę, ale dlaczego się zdecydowałem, żeby przyjechać? Po pierwsze, mamy wysokie ciśnienie, bo 1020 hektopaskali, a po drugie, mamy nowość, którą kiedyś wam zapowiadaliśmy, a mianowicie będziemy pływać małą łódeczką Aktor Boatmana i chciałem ją w tych warunkach sprawdzić. Będziemy łowić dzisiaj na Zyglika, także mam nadzieję, że pokażę, co potrafi. Te fale nie są jakieś zbytnio duże, ale jest silny wiatr. Zobaczymy, jak sobie będą silniki radziły, w ogóle jak łódka będzie sobie radziła. No i tyle. Słuchajcie, w ramach wstępu, oczywiście jeśli możecie, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. A ja zaczynam się rozpakowywać, zabieram się za robienie przynęty. Za chwileczkę wędki uzbroję. Sprawdzę tylko najpierw łódką, jak wygląda sytuacja i jakie mamy dno. A tymczasem rozrobię, bo trzeba z pół godzinki do 40 minut poczekać, aż ta papka się sklei, tak jakby rozrobi, te wszystkie fluidy puści. Także najpierw przygotowujemy ją i już wam pokazuję, jak to wygląda. Teraz tak, Kalecik de Greita. Dlaczego? No bo on się elegancko rozpuszcza. No i teraz tutaj do tego dajemy Buster Banan. Tu mam jeszcze jakąś resztkę maliny. Kuleczki Citrus Blend, czyli to, na co kiedyś mieliśmy brania na Ziga. I z de Greita pomarańczowe takie popki, to jest chyba kiwi, cytryna. O ile dobrze pamiętam. Zabieramy się za rozrobienie tego. Najpierw wody dolejemy, wlejemy postery i czekamy. W międzyczasie będziemy sobie uzbrajać wędki, pływać łódką, sprawdzimy dno. I tyle. Czas start. Zaleję to dodatkowo teraz tymi posterami i niech się przeżera. Ok, wyznaczyliśmy sobie dwa punkty. Tutaj widać to. Punkt 9, punkt 10. Zobaczcie, jakie skupiska ryb. I właśnie na takich skupiskach ryb zostawiłem zestaw. Łódka do nas wraca. No, i na takim wietrze radzi sobie bardzo dobrze. Odczyty, jak widzicie, znowu pokazuje. Widać, że tu jest twardo. Ryba w toni kolejna. 3-metrowe zestawy, czyli 3-metrowe przepony. No i myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. Papka się dalej przeżera. Teraz uzbrajamy drugi zestaw. I zobaczcie, to jest kuleczka. 18 wzięta. No i sobie ją obkroiłem. Zrobiłem coś takiego. Już jest nabita. Teraz wymierzę sobie odległość 3 metrów na wędce. Względem linki, żeby było. No i zamontuję haczyk. Więc tak wygląda cały zestaw na Zyglika, żadnych spławików podwodnych nie będziemy montować, nic z tych rzeczy. Prosty zestaw, po prostu pływający. Teraz wkładamy tą końcówkę od żyłki od góry w dół. Przeciągamy do samego końca. O, w ten sposób.
No i mniej więcej musimy sobie dostosować tą wysokość, gdzie chcemy umiejscowić kuleczkę względem haka. Ja zrobię to coś takiego. O, jakoś tak. I teraz skręcamy. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 obrotów. Akurat tak nam wyszło, faktycznie z równi z grotem, nie, 17, 18. Powrotne 2. OK. I teraz z powrotem musimy przewlec, tak jak przy normalnym zestawie, z tym, że tu jest o tyle ciężej, że jest to długa żyłka. No. Mamy końcówkę. I powstaje tak samo węzeł bez węzła, standardowy. No i jest. Taka przysłowiowa mucha na karpia, gotowa. Na końcu tego zestawu oczko standardowe. Tutaj montujemy węzełek taki zwykły. Coś mi się nie chce zrobić. Jest. Zaciągamy nie za mocno. Zbędny kawałeczek ucinamy. Montujemy do tego gumkę antysplątaniową. Nie antysplątaniową, ja coś chcę z antysplątaniową. Mam ostatnio tam zabezpieczającą. Słychać w tle, jak się karpie normalnie zbawiają. Także fajnie. No i zestaw gotowy. Drugi zestaw to jest zestaw z użyciem kulki Citrus Blend z Matchbajca tym razem. Czyli tam mamy The Great, a tu mamy Matchbajca. I widzicie, tak to wygląda. Tu jest troszeczkę bardziej mniej nawiniętej żyłki tutaj na tym haczyku. Czyli bardziej taki agresywny jest. Ale czy to jakieś ma znaczenie, powiem wam, chyba nie, bo to i tak naprawdę ryba musi się tym zainteresować, ona musi być ciekawa, jak podciągnie, to i tak raczej się zapnie. Także ten zestaw też ląduje na 3 metrach i co, zaraz wypływamy. Papka do Zigriga się już przygryzła, jak widzicie, są takie większe frakcje jeszcze peletu. Ale w większości to już się zrobiła taka ciapa, mega ciapa. Pelet to jest pomieszany Donald z multi owocem, także na słodko. Jak widzicie, jeszcze zaraz to domoczę, jeszcze jest troszeczkę za gęsty. Ok, ciężarek, jak widzicie, już jest w łódce. Pewnie się zastanawiacie, jaki sposób ja montuję tak długi przypan do takiej łódeczki. No tak naprawdę, słuchajcie, ciężarek idzie tutaj, zasypuję go teraz, czy zalewam, można powiedzieć, tą papką, powiedzmy, taka ilość. O, zobaczcie. Ok. No i zawijam zestaw, robię takiego rogala, że tak powiem, w kółko, tylko muszę dwie ręce używać do tego, dwie ręce potrzebne mi są, żeby to ładnie tak rolować, tutaj przykleję kulkę, powiedzmy, czy gdzieś tu w kąt dam, no jak to spadnie, to się zacznie to wszystko rozciągać na długość. Tak mi się nieraz sprawdzało i nigdy mi się to nie splątało.
jeden zestaw wywieziony, teraz zabieramy się za drugi. Powiem wam, że przy tym wietrze ciężko. Nie tyle co łódką się pływa, co po prostu. W puszy wieje, zimno jest troszeczkę. Ale woda jest ciepła, 21 stopni pokazuje. Sam jestem ciekaw, jak to się będzie sprawowało na tak małej łódce, jeśli chodzi o montaż z Y-ga do komory i spuszczenie tego, czy tam się nic nie poplącze, bo jak wiecie, my mieliśmy tą większą łódkę, no to tam łatwiej było te ślimaki takie zrobić. Tutaj jest ciężej. No ale słuchajcie, trzeba próbować, tak? Mała, kompaktowa, na szybkie wypady, jak najbardziej na plus. Jako sonda jest, X-Pilot jest, także bierzemy się za wywózkę drugiej wędki, no i czekamy. Zobaczymy, co się będzie działo. I mamy pierwszą rybę na Z-Griga. Citrus blend, kuleczka 16 mm. Zobaczcie, zdolna wargę. Pięknie wbita. Taki golec. Nieduży. Odpinamy rybę, już wam pokazuję ją. Minęło chwilę czasu od wywózki, także wywoziłem drugi zestaw. Tak prawdę mówiąc, to go zrzuciłem już. Taki na Z-Griga Citrus Blend na pelecie The Greata, papka zrobiona tak jak wam pokazywałem i mamy pierwszą rybę dzisiejszego wyjazdu. A tak byłem sceptycznie nastawiony, czy w ogóle jechać, powiem wam, bo zimno, wiatr, ale woda jest ciepła, ryba się spławia, widać ją co chwilę, także pierwsza ryba jest pięknie. Kiedyś wam mówiłem, że używam tych haczyków Foxa do Z-Griga. No i słuchajcie, owszem, używam ich w dalszym ciągu, bo mam je po prostu jeszcze. Ale one są stosunkowo tępe. Ja przed wywózką tego haczyka, ten haczyk naostrzyłem. I nie wiem, czy to będzie widać. Trochę się tutaj może świeci, nie wiem, czy złapie ostrość. Ale teraz delikatnie ponownie się stępił i biorę ostrzałkę, tą kostkę, którą mam z Gardnera. Naostrzymy hak i z powrotem leci nawet ta sama kulka, nie będę jej zmieniał, bo to dosłownie ze 100,5 godziny był w wodzie, nawet nie wiem czy tyle. Do ostrzenia haków, kiedyś wam wspominałem o tym, tutaj mam dwie kostki, taka ostrzałka z Anakondy, żeby z grubiej mi zbierała, jeżeli hak jest tępy, a tym finalnie już zakańczam haczyk, żeby się świecił. Żeby był taki bardzo gładki, no ale się świeci przy tym, wiadomo, bo tą warstwę ochronną jakąś tam zdzieramy. Używam czasami takiego zwykłego markera permanentnego, żeby zabezpieczyć ten hak. W tym wypadku tego nie robimy, bo na Z-Griga raczej te brania na tej wodzie są dość szybkie, jak widzicie. I w tym momencie ten haczyk też idzie do poprawki. Kolejny raz zasypujemy. Ok, pierwsza warstwa i teraz zrobimy ślimaka z żyłki do Z-Griga. Haczyk daliśmy tutaj w bok, mam nadzieję, że to widać. Zaraz zasypujemy to trochę jeszcze, żeby to się ładnie ułożyło i tyle. Reszta zostaje. Za chwileczkę wam pokażę od razu, jak ta echosonda szczytuje dno. Dam kamerkę wyżej i będę płynął. Tylko najpierw mówię, wywiozę ten zestaw. Proszę? Już, czekaj! Tu znajomi są, także w międzyczasie przerywka. Dobra, słuchajcie, za chwilę trzeba wam pokażę. O, są piękne zarysy ryb. O, spokojnie, 9 metrów do celu. Tu można spokojnie rybę spuścić. Rybę, zestaw spuścić, bo ryby jest pełno. Nie wiem, czy to widzicie na echosondzie. Można spokojnie spuszczać zestaw. No. Jest. Teraz tylko żyłeczkę ustawimy i wracamy do celu.
zestaw wywiozłem. No i co? Będziemy teraz czekać na kolejne branie. Ale powiem wam tak. Ta wędka jest w tym miejscu, gdzie była poprzednio, gdzie mieliśmy stamtąd branie. Czekajcie, włączyłem sygnalizator? Tak, włączyłem. A to mamy blisko, nie wiem, myślę, że z 50 metrów od brzegu. I za chwileczkę prawdopodobnie ją będę przerzucał. Nie wiem, czy nie zrobię tak, że dam ją na grunt po prostu kulki tonące. O, zobaczcie. Już branie. Zik jedzie. No i macie możliwość zobaczenia brania na żywo. Teraz kamerę tylko włożę. I się spięła. Troszeczkę więcej luzu powinienem jej dać. No ale chciałem kamerę zamontować na statywie. Się spięła, ale to nic. Jedną wędkę ściągnąłem, tą co miałem na Zigriga po lewej stronie, czyli ta. Stwierdziłem, że nie ma sensu dwóch trzymać. Jedną można się bawić na Ziga, faktycznie gdzieś tam może ryba podchodzić, bo widać, że jest ona w toni. A drugą spróbujemy przy dnie. De facto też rybę widać, że jest dzisiaj. Zestaw, jak widzicie, gotowy. Sztywniak, mały ciężarek i kulka Pink Fruit i z The Greata Popek. Kupiliśmy te nowe haki Foxa. Jak wcześniej wam powiedziałem, do Zigriga używam haczyków Foxa, z których nie do końca jestem zadowolony. One są według mnie troszeczkę tępe, zawsze je ostrze. A ta seria budżetowa z Foxa, powiem wam, kurszranki, bo ja lubię akurat taki hak, tak wyprofilowany, wydają się bardzo fajne i bardzo ostre. Wzięliśmy sobie na próbę, zobaczymy, jak one będą się sprawdzać. A do tego wszystkiego taką mieszankę konopi od The Greata i kulki Pink Fruit, które tam mówię, zostały mi z jakiejś zasiadki chyba jeszcze, jak byliśmy na korzeczniku. Także do łódeczki napchamy tego i niech zestaw sobie stoi. Taki mały bałwanek. Zestaw, jak widzicie, wystaje poza łódkę, bo komara jest mała, ale nic, poradzimy sobie. Damy właśnie tych kuleczek. O, coś takiego. Tu jest ciężarek, będziecie w stanie to zobaczyć. Zasypujemy i teraz ten zestaw z chlorokarbonem delikatnie sobie, no, tylko tak, żeby kulka się nie wbiła. Wyginamy, o, i cyk, jest. Więcej nie dosypujemy, wydaje mi się, że to i tak jest dość sporo. Zobaczcie, myślę, że to dobrze widać. I próbujemy takim jednym zestawem z dna poskubać coś. Może akurat jakaś ryba podejdzie. A może większa nawet. Zobaczcie zapisy na Echosondzie. Czekajcie, postaram się wam pokazać. Mam nadzieję, że to będzie widać. Pełno ryby i ryba w toni. Przy dnie też oczywiście jest, bo to widać, że ona gdzieś tam się kręci cały czas. No ale właśnie na takich zapisach zrzucaliśmy zestaw na Zigriga. No i momentalnie były brania. Pora coś zjeść i zaraz będziemy przewozić tego Zigriga. Chwilę sobie odsapniemy, bo ciągle coś człowiek robi. A co my tu mamy? Kasia mi zapakowała ponczusie. O, zobaczcie. O kurczę. Dobra, idę, bo sobie kawkę miałem zrobić. To idę w takim razie, zaparzę sobie kawę i dopiero później przerzucimy zestaw.
jak widzicie, przy tak wiecznej pogodzie nawet kawę muszę osłaniać, żeby mi się tam zrobiła ten palnik. No i aktor daje sobie świetnie radę. Płynie normalnie, zestawy powywożone. Mimo że ta fala, ta woda tutaj normalnie się mu przelewa. No bo ona jest malutką łódką, tak? Czyli na takie fale, owszem, daje sobie radę, no ale nie jest specjalnie jakoś stworzony do tego, żeby pływać na takiej wodzie. Bardziej na spokojnej, bym powiedział, na mniejszych akwenach, bo to jest stosunkowo duża woda. No ale można, można. Na szybki wypad, zobaczcie, no. Ryba już była, jedno branie mieliśmy. Tutaj wywieźliśmy spokojnie, żeby sobie z dna gdzieś ten zestaw leżał. A tu, mówię, na Zdiga będziemy się bawić, będziemy przewozić, będziemy martretować, męczyć, jak zwał, tak zwał tą łódkę w dniu dzisiejszym. No i zobaczymy, ile ryb uda nam się złowić. O ile jeszcze w ogóle coś będzie, ale liczę, że się pojawi jakaś ryba bez żadnego tam ale. Z tym, że mówię, no trzeba poszukać jej też, bo ona pewnie migruje z tym wiatrem. Raz się pojawia, raz nie. No, idę zobaczyć kawę, słuchajcie, muszę się napić, bo mam ochotę. O, już się przelewa. Zaraz kawka będzie. Puszczę na chwilę tą łódeczkę, żeby wam pokazać. Bateria, już trochę powaliśmy, a jest 3/4, także ok. Na pilocie jest pełna. Teraz wam pokażę. Troszeczkę fala się uspokoiła, ale mimo wszystko będzie widać, jak ona sobie świetnie daje radę. Wezmę kamerę w rękę i zobaczcie, zalewa ją i to tak konkretnie. Teraz mówię, mniejsze są fale. Wrócimy, żeby wam pokazać, że spokojnie można z tą klapką, gdzie ona jest wkładana od góry i włączana przez to, pływać się nic nie dzieje. Do tyłu. Okej, teraz. Naprawdę spore fale. Teraz są mniejsze, ale wcześniej były dużo, dużo większe fale i ona sobie elegancko dawała radę. Pokażę wam, jak fajnie ta papka się zachowuje. Tu na te. Słońce razi, że ja nie widzę, gdzie ja to rzuciłem. Na tym jasnym słabo, tu na ciemne. O, czekajcie. O, tutaj lepiej widać. No, chmura niesamowita. I tak to przypuszczam, że jak ryby tam pływają, to podobnie to się zachowuje. Nie musicie kupować żadnych przynęt, zanęt, sypkich, tylko możecie zrobić to z tego peletu The Greata. Także wiadomo, pelet szybciej pracuje niż kulka, można go fajnie rozrobić. I mamy do Zigriga gotową zupę. Ja dodatkowo dałem oczywiście jeszcze flavorów w postaci bosterów. Smakowych, słodkich, bo tutaj akurat pelet jest multiowoc z Donaldem, także to tak całkowicie zmieszałem, żeby było na słodko. I jak widać, ile? Pierwszą rybę mieliśmy dość szybko. Później mieliśmy spinkę, bo mówię, kamerę odkładałem. No teraz chwilowo jakoś jakiś jest zastój, ale myślę, że się ruszy. Mamy godzinę 12, także ile my łowimy. Haczyków do Zigiga używam takich, jak tutaj widzicie. Rozmiar 6. No i ja uważam, że trzeba delikatnie ostrzyć. Mam wrażenie, że jak były bezpośrednio z paczki brane, to ryby mi się spinały. Jak naostrzyłem, pięknie były zapięte. No i się ryba ładnie trzymała. No i tyle. Zestaw, tak jak wam wcześniej pokazywałem. Tutaj Zigline. Taki haczyk i nic więcej. Kolejny temat, który chciałem z wami poruszyć. Słuchajcie, PVA.
Jak widzicie, sprawiliśmy sobie zapasy. 35 i 25, 25 metrów jest na tej szpuli, na jednej i na drugim, na drugiej szpuli. Nam tutaj akurat już się pokończyły. Czekajcie, nam chyba 25 już całkowicie, nie, 35 już się nam całkowicie skończyła. Jak wiecie, korzystam z worków PVA chińskiej produkcji, tak, owszem, to już widzieliście i wspominałem. No i bardzo często używaliśmy też PVA hydrospula. Ta 35, jak widzicie, nam się skończyła. Została nam tylko 25. I zaraz sobie tutaj ten tunel nabiję, żeby miał zapas. Bardzo fajnie się ona sprawuje. Pokazywaliśmy ją wam na testach, na unboxingach. Zresztą nad wodą kilka razy też pokazywaliśmy, jak ona fajnie pracuje, i to w zimnej, i w ciepłej wodzie. Także ja jestem z niej mega zadowolony. Polecam wam szczerze. No i tyle. Mamy zapas, także jest super pod tym względem. Nabijamy i mamy tunele gotowe. Pewnie jesteście ciekawi samej łódki. A więc tak. Co wam mogę powiedzieć? Jeszcze do końca je sam nie rozgryzłem, ale macie możliwość zapakowania towaru tutaj, do komory centralnej, i do komory tej, która tutaj jest na samym tyłku, że tak powiem. I ona otwiera się w ten sposób. O, coś takiego. Załącza tą się łódeczkę, mianowicie tak, że wyciąga się tą klapkę, tu jest przycisk 01, teraz jest wyłączona. No i no wiadomo, minusem jest to, że za każdym razem, gdy chcecie ją włączyć, niestety trzeba tą klapkę podnieść. Czy to jest uciążliwe? Powiem wam, że szczerze, to już po tym dniu się przyzwyczaiłem, bo wystarczy ją z powrotem wcisnąć i ona jest na swoim miejscu. Nie ma zależności pomiędzy tym, czy włączycie, z tego co zauważyłem, tutaj nic nie pika, czy włączycie najpierw łódkę, czy pilota. Aczkolwiek mogę się mylić, i jeżeli ogląda ktoś, kto przyjada tą łódkę, to oczywiście w komentarzu sprostujcie mnie. No ale załącza się tym przyciskiem. Jest ładowanie. I tutaj widzicie punkty, które możecie sobie zaznaczyć na wodzie. Tych punktów jest, słuchajcie, zaraz wam powiem ile. 16 punktów. No to wystarczająco, więcej nie potrzeba. Tutaj robicie kalibrację, czyli jak przyjeżdżacie nad wodę, to pierwsze co, przytrzymać dłużej ten przycisk, od 3 do 5 sekund, tak trzymałem plus minus. Łódka zaczyna w prawo krążyć, potem w lewo, czyli łapie anteny, kalibruje się. I zaznaczacie tym punktem sobie punkt jako home. I to tyle tak w ramach wstępu. Następnie, gdy wypływacie, to tutaj macie te przyciski. Prawo, lewo i tutaj tą strzałeczkę kierunku. No i teraz tak. Prawa, lewa, wybieracie sobie punkty, które sobie zaznaczyliśmy. Tutaj na przykład 9 jest na zielono, bo wcześniej sobie zaznaczamy tym punktem, tam, gdzie chcemy, aby nasza łódka nie tyle co się zatrzymała, co miała punkt, do którego ma dopłynąć. No i wybieramy sobie cyk 9, 10, wciskamy raz. Tutaj się podświetlą tutaj te kółeczka, to silniki są. Wciskamy drugi raz i ona zaczyna płynąć. No i to tyle. Tu macie klapy, czyli główna klapa, klapa tylnia, światełko. Ten domek to jest home, że jak już rzucicie zestaw, to tym przyciskiem wracacie do punktu, który zaznaczyliście sobie przy brzegu. A ten przycisk, powiem wam, że nie wiem, do czego on jest. Muszę go sobie rozgryźć. Muszę zobaczyć w instrukcji, bo instrukcję oczywiście otrzymujecie do tej łódki. Muszę zobaczyć, do czego on służy. Nie używałem go jeszcze dzisiaj. Nie wiem, strzałka z takimi... Nie wiem, czy to jest, bo tym jeszcze możecie zaznaczyć sobie raz klikając, ona będzie płynęła wam cały czas na wprost i możecie tylko tutaj tym przyciskiem prawo-lewo manewrować, czy ma skręcić bardziej w prawo, czy w lewo. W momencie, gdy jest na przykład mocny wiatr i chcecie ją, żeby płynęła na wprost lub bardziej w prawo, to delikatnie sobie przestawiacie. No ale cały czas będzie miała obrany kurs, że silniki będą pracowały równomiernie, jak tylko puścicie ten przycisk. Nie wiem, co właśnie to oznacza. Muszę to zobaczyć w instrukcji. Ale to tak mówię. Początek naszej nauki na tej łódce.
Echosondę załączacie również w ten sposób, iż tutaj wciskacie ten przycisk przez chyba około 5 sekund również. Tym przyciskiem wchodzicie menu i się poruszacie tymi dwoma kursorami. Tym przyciskiem i tym przyciskiem góra, dół, tym zatwierdzacie. Także tak to jest zamocowane. Widzicie, łódka jest wyłączona. Nie pokazuje w ogóle baterii, no bo jest wyłączona, a pilot jest włączony. Pełna bateria, naładowana. No i tyle. Tak w ramach wstępu, słuchajcie. Na razie będziemy ją testować. Więcej wam nie powiem nic o tej łódce, bo za bardzo nic nie wiem, tak? Dopiero pierwszy wypad, który realizuję w dniu dzisiejszym z pomocą tej łódki i to w dodatku z Y, gdzie do takiej komory, oczywiście można powiedzieć, że nie jest ciężko, nie jest łatwo wywieźć i zapakować ten zestaw, który tam powiedzmy ma 3 metry i ładnie go ułożyć, a jednak udało się, dało to rybę, mieliśmy branie, także czekamy, jeszcze może coś się wydarzy. Póki co naprawdę, naprawdę ok, przez falę szła, no i przede wszystkim jest leciutka, nie? Tutaj zobaczcie, tak to wygląda od spodu. Aha, jest skręcana, także możecie do środka normalnie do niej się dostać. No ale wiadomo, to raczej jest do serwisu, gdy coś się zepsuje, ewentualnie wyślecie, to wówczas im jest na pewno łatwiej się dostać do środka, do kadłuba. Po to tak jest to zrobione. Fajnie, że od góry nie ma tutaj żadnych śladów, tylko śrubeczki są od dołu, także to nie kuje w oczy. No i tyle. Jak płynie ta łódka, to diody, jak w ogóle płynie, to diody palą się czerwone na wprost, ale jak skręcacie prawo-lewo, to od zależności, czy skręcacie w prawo, to wówczas miga ta tutaj dioda, tak? Pokazuje, że bardziej na prawo płyniecie, a jak będziecie skręcać w lewo, to ta będzie mrugała i bardziej na lewo, tak? Skierujecie sobie łódeczkę. Na kilka godzin, które teraz jesteśmy, bardzo pozytywne wrażenie zrobiła na mnie. No i tyle. Woda do środka się nie dostała, aczkolwiek myślałem, że przez tą klapkę, ale nie, ta woda się przelewała. Tu jest taki ran wysoki, także naprawdę jest to zrobione dość fajnie. No i tyle, testujemy ją. Na pewno będziecie ją widzieć dość często na naszych filmach teraz, bo będziemy ją martretować, gdzie będziemy mieli możliwość pływania łódkami, tam będziemy nią pływać. O, myślałem, że jakiś tam pik był. No i tyle. Tyle w ramach wstępu. Wodę gotujemy. Czekajcie, gotuje się. Tutaj nasz obiad dzisiejszy. 3 szybkie instanty. Makaron i pure z boczkiem. No ale cóż, trzeba sobie radzić. Trochę zasłoniliśmy, żeby nie wiało. Relacja udostępniona. Wiecie, że jestem nad wodą. Super. Wszyscy nowi widzowie, słuchajcie, jak oglądacie, kliknijcie subskrypcję, będę wdzięczny, dajcie łapkę w górę. I oczywiście starzy, którzy jesteście, łapka, jeśli można. Na pewno nam to pomoże w dalszym rozwoju tego kanału, także dziękuję od razu za to. No i co, za chwileczkę zabieram się za obiad. No i siedzimy. Jeszcze gdzieś, myślę, z 4 godzinki przed nami. Także walczymy do końca, oby coś jeszcze się dzisiaj na macie pojawiło. Moi drodzy, po poście, który dzisiaj umieściłem na Facebooku, a czy dzisiaj, w momencie, gdy byłem na tej zasiadce, tak, gdy relacja, w tle była łódka Boatmana Actor, ta malutka, którą tutaj widzicie. W filmie już kilka razy się przebijała. Na razie zadaliście kupę pytań na temat tej łódki, czy mogę ją polecić, jak się sprawuje. Słuchajcie, jest ze mną ona dopiero pierwszy dzień, w dodatku w taką pogodę, także na jakieś głębsze wnioski przyjdzie czas. Póki co jestem mile zaskoczony, że w ogóle na takiej fali tak mała łódka daje sobie doskonale radę i pływa bardzo fajnie. Metoda z Y, czyli dodatkowo do tego papka idzie i ten zestaw taki, który trzeba zrolować w tej małej komorze, która tutaj jest w tej łódce, mimo wszystko daje to radę wykonać i słuchajcie, no ja jestem mile zaskoczony. Na pewno pod koniec filmu zobaczymy, jaki stan baterii jest. Dość często dzisiaj pływaliśmy, także zobaczymy, jak to się będzie przedstawiało, ale to później. Na razie jeszcze mamy z 4 godziny połowu, także nic nie będę się wypowiadał na temat trzymania baterii i w łódce, i pilocie, i w echosondzie.
Jest coraz chłodniej, patrzcie jak ja ubrany jestem, masakra. Dzisiaj mamy 13 czerwca, tak a propos. Wczoraj był ten nieszczęsny mecz, gdzie piłkarz Eriksson, jak widzieliście, kto widział, ten widział, padł na murawie, miał zawał serca. Masakrycznie to wyglądało, tak abstrahując od wędkarstwa, bo już zaczęły się mistrzostwa Euro. No i co? Ja mocno trzymam kciuki za naszą reprezentację. Oby im udało się zajść jak najdalej. No, w każdym bądź razie zobaczcie, jakie ubrano. A jutro już ma być 20 kilka stopni. Także masakra. Jeden dzień, a dzisiaj jest niedziela. I taki słaby, tak zimno. Co prawda jak na wodę, na ryby, powinno być, jest niby ok, powinno być ok. Aczkolwiek liczyłem na to, że będzie gorąco, bo chciałem właśnie na Zigriga bardziej popróbować, żeby ryba była w toni. Ale jest jak jest, trzeba się z tego cieszyć. Jeszcze jakieś słonko się nam przebija, zobaczcie. No, tutaj pięknie nad nami, ale tutaj chmury cały czas. Niestety te chmury wędrują w ten sposób, także nie będziemy mieli słońca. Ale to tylko taki prześwit. Z tyłu pięknie, wszędzie pięknie, a tutaj chmurki. Za 2 tygodnie jedziemy na uroczysko karpiowe, także mamy nadzieję, że będzie fajny wypad 5-dniowy z Milankiem i z Kasią. Tak. Mamy nadzieję, że coś uda nam się tam wyciągnąć. Duża ryba tam jest, duża woda. Wody jeszcze nigdy nie poznaliśmy, bo nigdy nas tam nie było. Także trzymajcie kciuki. A tymczasem dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, słuchajcie, widzimy się na kolejnych wyprawach. Mamy nadzieję, że będą bardziej rybne niż obecna, dzisiejsza. No ale tak bywa. Także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!